Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy grę Królestwem Polskim. No i słuchajcie, słuchajcie, cały czas toczymy zaciętą wojnę ze Związkiem Radzieckim. Nie da się tego ukryć. Moi drodzy, problemy no jeszcze nie są jakieś tragiczne, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Co prawda troszkę mogłoby być lepiej. No jesteśmy 300 tysięcy w plecy. Jeśli chodzi o straty, Ruscy stracili 1 prawie 400. A więc no. I mam nadzieję, że w końcu za niedługo się Kubańcy poddadzą. 3% jeszcze bym musiał punktów zwycięstwa zdobyć. Jak tutaj wygląda kwestia zaopatrywania naszych wojsk? Bo to jest bardzo istotny temat. Czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam aluminium. To jest bardzo niepokojąca wiadomość dla mnie. Tutaj tak, musimy postawić się na transport ciężarówkami zaopatrzenia z punktów zaopatrzeniowych. No powoli się przesuwamy. Co ty tu masz? Czy ja coś ci tu mogę? Kanał panamski wysadzony, wow. No to ciekawie będzie. Tu mogę mu coś wybrać. Elastyczna obrona. Błyskawiczne natarcie. Dobra. Miażdżąca siła ognia. No i błyskawiczne natarcie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, szyfr złamany, jak miło. Od razu bym to wykorzystał. Tak. I myślę, że możemy też łamać szyfry. Zacząć rumuńskie. Dobra, no i teraz to powinno nieco pocisnąć do przodu. Tak więc zobaczymy. Musimy przycisnąć tą linię. W głąb. Ten Murmańsk, kurde. Zajęcie tego Murmańska byłoby naprawdę bardzo dobrą wiadomością dla mnie. Wy tu za niedługo powinniście dotrzeć. Ja wiem, że tutaj ciężko z zaopatrywaniem was. No kurde, tu możemy jeszcze panu coś dorzucić. Obrona piąta jest zmotoryzowana, obrona zmechanizowana. Kawaleria. Obrona kawalerii. No dajmy tą kawalerię, bo używamy kawalerii, co nie? Tak więc... Niech ma ziomek, no. Najważniejsze, że szyfry złamane, bo to nam daje kolejne możliwości, jeśli chodzi o... O, Murmańsk zajęty, w końcu. W końcu, w końcu. Czy coś tu się drgnęło? Tak, 1% drgnął. No jest 99%. No kurde! Mam nadzieję, że w tym odcinku oni skapitulują, naprawdę. Jak nie, to po prostu już nie wiem. Stracę nadzieję. Tu w ogóle nie ma miast, zauważcie. To jest pusty teren, tu kompletnie nic nie ma. Szeregu! Zbiórka! Słuchajcie, bo to jest trochę bez sensu. Co? Może zatrzymajmy ten czas. No, usuń się. Szeregu! Zbiórka! Nie mnie tego usunąć, no goddammit! O co tu chodzi po prostu?
I skąd Ruscy jeszcze biorą sprzęt? To mnie też fascynuje. Teraz tak, pisaliście mi, żebym sobie stworzył takie pytanie mam. Zróbmy to sobie tak. Czy ja jeszcze mam zwykłe brygady kawalerii gdzieś? Czy ja już je wszystkie przekształciłem? To bym. Priorytet modernizacji. O właśnie. To tutaj mogę to sobie ogarnąć. Uwaga! Tak, niestety używamy jeszcze zwykłych brygad. Ale to nie jest problem. Bo ja sobie stworzymy nowy projekt. Nowy projekt. I tutaj dorzucimy sobie tak. Nie to chciałem, to chciałem. Tak i tak. Tutaj chcemy mieć żandarmerię. I tutaj będziemy mieli. Chodzi mi o pacyfikację. Gdzie jest cholerna pacyfikacja? Trzymałeś pacyfikację. 7,2. 7,2. O, jak ładnie rośnie. Dobra, na razie byśmy wzięli sobie tyle. Kawaleria szablon 1. I to jest szablon, który my będziemy używać tutaj. Tak jest. Wszędzie ma to być, właśnie ten szablon ma być użytkowany. To powinno nam zwolnić sporo artylerii. I myślę, że to powinno tutaj odnieść dosyć pozytywny skutek. Bo ta pacyfikacja powinna w końcu zacząć maleć. Dobra, takie pytanie. Co robią moi agenci? Ten się opiernicza jak zawsze. Otóż tak. Niszczenie ruchu oporu. Gdzie jest najwyższy ruch oporu? Oczywiście w Moskwie. Działaj tam, koleżko. Ty... Ziomaluwa, a ty tutaj działasz. Okej. Tworzysz siatki szpiegowskie i bardzo dobrze, że je tworzysz. Teraz tak. Tutaj mamy nową broń przeciwpancerną, bardzo przydatna, myślę, że ona będzie. Co ty mi dajesz, koleżko? Pacyfikacja 2,5. To trzeba zrobić. Będziemy musieli je wdrożyć do produkcji, te pojazdy. No, oni nas tu chyba nie lubią. Tak więc trzeba będzie na to uważać. Tutaj znowu powstał ruch oporu, ale to jest normalne, kiedy toczymy wojnę przeciwko komuś. Te dziady by się już mogli naprawdę poddać. Przecież no już Murmańsk żeście kurny stracili. A wy dalej kurde kombinujecie. Dalej, dalej, dalej są kurna problemy tutaj. Ja nie wiem. Ja nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Po co to? Dlaczego? ...51%. Kurde, realizacja logistyki zaledwie. Po prostu tu nie ma skąd zaopatrywać naszych wojsk. To jest największy problem.
Ustawmy sobie tutaj, zmieńmy to sobie. Taka czacha myślę, że powinna być. Dobrze symbolizować to, co ja chcę osiągnąć. Dobra, tutaj już się nam sytuacja nieco poprawiła, jak widać, ale gorzej jest z gumkami. Gumki są nam potrzebne. Tylko żeby były gumki, to ja niestety będę musiał mieć zaangażowaną w tą flotę. Ale my tu mamy mało stoczni. To jest to. To jest właśnie to. Jak tam idzie nasza budowa? Dobra, tutaj budujemy ten punkt. On jest bez sensu już teraz, skoro Murmańsk padł. No ale już to zostawimy. Liczba posiadanych, ok, wykorzystywane, ok, do handlu, ok. Dobra, centralna obrona. Czy coś tu jeszcze mogę zrobić? Realizacja planów wschód. Fortyfikacje bojowe. Tutaj takie rzeczy. Moglibyśmy pójść w to. Myślę, że najwyższa pora, żeby to ogarnąć. Tutaj sobie jeszcze to zgarniemy. Żeby mieć zawsze tam jedną fabrykę. To się zrobi szybko, to 35 dni. Tak więc myślę sobie, że spoko powinno być. No tutaj lotnisko żeśmy przechwycili. Ruscy są w odwrocie i tutaj no nie mają szans, żeby być tutaj zaopatrywani. Tak więc myślę, że spoko. Sytuacja na wschodzie, no walki na Uralu trwają. No na tej północy ciężko to widzę. No, w końcu! Moi drodzy, w końcu się udało. Otóż tak, moi drodzy, podbijamy. Podbijamy i to nie mało. Tak jest. Tak woli ścisłości. Ja sobie zrobię takiego szybkiego save'a. Dobra, zrobię gdzieś tutaj jakimś starym save'ie. Tak, żebym miał, żeby w razie czego to się cofnę po prostu do tej konferencji. Jak powiedziałem, wszystko będzie nasze do Uralu. Wszystko za Uralem będziemy marionetkować. Tylko wątpię, żebyśmy robili jedną marionetkę, tylko zrobimy sobie ich więcej. Homel, Rzew, wszystko musimy zagarnąć. Moskwa, Orzeł, Tuła. Proszę bardzo. Tutaj te najważniejsze zasoby na Kaukazie, żeby były nasze. Dobra. Tak jest. To już im oddamy, tam i tak nic nie ma. To weźmiemy. Zresztą zrobimy marionetkę. To jeszcze są fajne zasoby, ale to już myślę, że bez tego przeżyję. ZSRR.
wyzwól. Ja nie mam zamiaru niczego wyzwalać. Jezus Maria, ale tu można zrobić rzeczy z tym. Kirgistan, to jest tu. Dobra. Tadżykistan. Dżadyzmu. Jakiś dżadyzm. Nie będzie. Turkmeńska Republika. Jamalska. Jamał jest tutaj. Tu jest Jamał. Zrobimy im tutaj. No, sporo tego będzie. Sporo tego będzie. Możemy to po prostu ogólnie zrobić z tego SRR. Ale ja nie chcę. Kazań. Uzbekistan. Republika Dalekowschodnia. Aha, czyli to. Niezależna Republika Władywostoku. Na to czekajcie, bo tutaj się nam teraz zastąpi, zrobi nam się mały rozpieprz. Dobra. Kazachska. To jest tak, Kazachstan. Uzbekistan. Niezależna. Dobra, wezmę tą dalekowschodnią. Niech będzie. Dobra. Buracji, czyli tutaj. Saha. A, tu, dobra. Czukocka. Nie mam pojęcia, gdzie jest Czukocka. Dobra, zróbmy to po kolei, na spokojnie. Nie uruchamiamy tego wszystkiego naraz. Dobra. Ok, koniec tury. Tak to się nam tutaj podziało. Dobra. Tylko czekajcie, czy ktoś mi tutaj czegoś brzydkiego nie zrobił, bo chyba tak, tak. No oni sobie tutaj jakieś republiki potworzyli, dwie. Kurde. Zrobimy to inaczej. Dobra. Jesteśmy. A więc tak. Jak to żeśmy mówili? Że tak, to wszystko zajmujemy. Muszę to wszystko zrobić w jednej turze. Chodzi o to, żeby oni, będziecie Brytyjczycy, nam tutaj nie tworzyli na naszym terytorium swoich własnych marionetek. Bo będę zły. Ja po prostu myślę, że zrobimy jedną wielką marionetkę z tego, a nie będziemy się aż tak bardzo rozdrabniać. Po prostu będzie nam łatwiej to kontrolować cały ten teren.
Owszem, jest to pewne zagrożenie, że ci ta marionetka się znowu spróbuje kiedyś wyjść na tak zwaną niepodległość, no to potem będzie problem z nią, bo będzie duża i silna, a nie będziemy mieli wiele małych, często jeszcze skłóconych ze sobą. No ale trudno, zaryzykujemy, stworzymy po prostu jedną wielką Rosję i zobaczymy, co z tego sobie wyjdzie. Po prostu ze względów takich, że po prostu łatwiej będzie nam tym wszystkim zarządzać, kontrolować. Dobra, te tereny jeszcze są nasze. Tam to już sobie zostawcie. Dobra, to już nie przesadzajmy. Dobra, wyzwól kraj. Nikogo nie mam zamiaru wyzwalać. ZSRR państwo. Chyba że zrobimy to tak. Pyk. Hehe. Przejmij, 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 przejmij. I satelita. Okej. Okay. I myślę, że coś takiego by mnie bardzo satysfakcjonowało. Tylko, że ja chyba nie stać mnie na to. No chyba ciężko by było. Bo ile by mnie to kosztowało? To jeszcze jakaś Mołdawia. Ja to jaka Mołdawia? Krym. Ukraińska, białoruska. Niczego nie wyzwalamy. Na to mnie stać jeszcze. W sumie. Dobra. Dobra, to weźmy, to weźmy, to i tak mnie już na to nie styka. Dobra, po kolei lecimy. Kazachską sobie weźmiemy, Uzbekistan, Altaja. Dobra. No niestety, no muszę kombinować z tymi punktami. Tadżycka. Co to jest? Omsk. Dobra, dajmy koniec tury. Dobra, dosyć fajnie, żeśmy to im tutaj zagarnęli. Tutaj się to porozpadało. Tak, tak.
Tak. Dobra. Z tego sobie jeszcze zróbmy państwo marionetkowe. Tak. I to byśmy tak może... Dobra, ale będą ciekawe flagi tutaj. No, naprawdę, bardzo kolorowe będą, na pewno. Sucha. Tu jest tak, Uzbekistan. Gdzie jest Mongolia? Republika Daleko Wschodnia. I teraz pytanie, kurde, kto to jest? Mongolia. Pewnie interesowała. Mongolia, właśnie wy. Dostajecie te tereny. Tak jest. Ktoś mi tu coś stworzył. Aha, oni sobie tutaj tworzą własny Związek Radziecki, frajerzy. Wy dostajecie to, Autaj. Wy dostajecie to, tutaj co mamy, Surgut. Cholera wie. A nie, piszę. A, to jest ta... już wam mówię, która... A co ma taką długą nazwę? O ile ona tu jest? Uzbek, Autaj to nie. Jamalska. Nabawienie się w... Wiecie, o ci właśnie, o wy. To macie zająć. Wy zajmujecie to. To co mamy? Saha. Gdzieś tu zawsze była Saha. Saha dostaje to. Musimy to jakoś porozdzielać, nie? Buriacja. Dobra. Tutaj będzie Tuwa. Tuwa dostanie to. Tutaj mamy Tajmyri. Tajmyria, proszę. Koniec tury. I chyba gotowe, moi drodzy. No to się, słuchajcie, podziało. No myśl, komputer. Zobaczymy.
No to słuchajcie, się tu zrobiło kolorowo, co nie? Gotów, dowódco! Dobra. W takim razie... Gdzie wy stacjonujecie w ogóle? Chyba nigdzie. W takim razie... Rozstawimy się tutaj. Przerzucamy tam nasze wojska. Myślę, że tam będzie dużo lepsze zaopatrzenie. Odrzucić. Oni się tutaj naparzają. To mi pasuje. Niech oni się tutaj wykrwawiają. Ja muszę odbudować moje zasoby ludzkie. Przerzucić nasze wojska. Gotów, dowódco! Tutaj mamy dwie nowe jednostki. Proszę bardzo. Jeszcze Luksemburg się tutaj wplątał w wojnę, jak widzę. No to grubo. Dobra. Boże, Hanat Kazachski. SRRR. Dobra. Przyspieszmy to. Czy my tu mamy jakieś problemy z zaopatrzeniem? To są bardzo ważne rzeczy. Aha, jeszcze jedna sprawa. No, usuńżesz to. Tak jest! To chyba ty to tutaj masz, co nie? Czy to nie jest w ogóle nasze? Dowiedzmy się, czyje to jest. Dobra, chyba kto sobie... Czekajcie, jak to wyłączę. Tak, to nie są... To nie jest nasz... To Niemcy se tu wymyślili to. Ja już myślałem, kurde... Dobrze, moi drodzy, czas powolutku kończyć tutaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej i do następnego. Na razie.